Jazda kontrolowana. Jazda kontrolowana. Zapraszają Bernadeta Szczypta i instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski. Dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry, pani. Dzień dobry państwu. Dodam, że Marek Maśniak odbiera telefony od państwa. Dba także o to, żeby pięknie wszystko na kanale Polskiego Radia Rzeszów na YouTube wyglądało. Więc jak zwykle można nas oglądać. Można z nami także czatować. Na nas czatować, z nami czatować. Można oczywiście telefonować 17 i 7 dwójek, pisać maile jazdamałparadio.rzeszow.pl. Panie Tomku, jak po świętach? Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze po świętach. Nie jestem objedzony. Jestem... Jak to możliwe? No. Ksiądz mi pomógł na mszy, wie pani? Ksiądz na mszy podczas mszy powiedział, że powinny to być święta dla ducha, nie na, dla brzucha. I jak namawiano mnie do jedzenia, no zjedz jeszcze troszeczkę. Jak mamusia jeszcze namawiała, tak? Tak, mama namawiała, to ja mówiłem, ale mama słyszała, że ksiądz powiedział, że to ma być dla ducha, nie dla brzucha, no więc wystarczy, dziękuję bardzo. Aczkolwiek tak, jem sporo, także wystarczy. Serniczek był. Serniczek nie było, były inne pyszne ciasta. Najbardziej same pyszne? Same pyszności. Najbardziej pyszne najbardziej ciasto. Pyszne? WZ-ka najbardziej pyszna, pysznowa była. Dobrze, ciekawa jestem, jak państwo przeżyli te święta. Ile było dla ducha, ile było dla brzucha? Wszyscy się ponoć teraz odchudzają. Nie wiem, nie praktykuję. Panie Tomku, jak się jechało do radia? Jak panu minął ten świąteczny tydzień? No właśnie, świąteczny tydzień to minął tak po prostu, jakbym w ogóle nie jeździł, jakbym w ogóle nie pracował, jakby nic się nie działo zupełnie. Aczkolwiek mam takie spostrzeżenia. Kierowcy błędnie interpretują ten remont, który jest wiaduktu i jednocześnie w ulicy Wyzwolenia. Ona jest zamknięta, jeden pas jest tam zamknięty. Wczoraj kolega mi mówił właśnie o swoim przypadku, jak pewien kierowca, wyjeżdżając z tego ronda, czyli jadąc tutaj w stronę miasta, tak? W stronę, może tak, z Wyzwolenia, jak jechał od strony Wordu, ulicą Wyzwolenia, przejechał jedno rondko i dojechał do tego drugiego rondka, na którym jest ten remont, znaczy za nim jest ten remont. I tam jest jeden pas wyłączony z ruchu, zablokowany jest, tego pas nie istnieje. Więc jest tylko jeden pas wyjazdowy. Na rondzie są dwa pasy, a jeden wyjazdowy. I wszyscy kierowcy, którzy jadą pasem wewnętrznym, uważają, że ten pas, który jest który jest w remoncie albo który jest zamknięty, to jest pas tego pasa zewnętrznego. Że ich pas jest czynny, więc oni na legalu mogą wyjeżdżać, tak? A ten pas wewnętrzny jest zamknięty, więc to ci jadący po rondzie zewnętrznym pasem muszą z uprzejmości korzystać tych, którzy chcą wyjechać z pasa wewnętrznego. A wie pan, to ja zupełnie inną sytuację, bo ja praktycznie codziennie tamtędy jeżdżę, zupełnie odwrotną. Ci na wewnętrznym czekają grzecznie, aż ci z zewnętrznego wjadą. I to jest prawidłowe. I tak powinno być. A ja właśnie spotkałem się, generalnie to spotykam się z tym, że tam przeważnie jadą tak na suwak, czyli grzecznościowo. Jeden, bo to jest w remoncie. Ale właśnie kolega miał wczoraj tę sytuację, też instruktor, pozdrawiam serdecznie, mówił, że aż miał spinę z kierowcą, który twierdził, że on ma pierwszeństwo wyjeżdżając z pasa wewnętrznego na ten pas, który jest pojedynczy. Więc nie. Pamiętajcie państwo, że ten pas, który jest w remoncie, to po prostu jest w remoncie, którego równie dobrze mogłoby nie być, bo są takie skrzyżowania, gdzie jest jeden pas wyjazdowy z ruchu okrężnego. Mogłoby go nie być, mógłby być w remoncie, mógłby być zamknięty, mógłby być tam pas zieleni, cokolwiek. Wtedy jest jeden pas wyjazdowy, tak jak w tej sytuacji. Więc z tego pasa wyjazdowego w pierwszej kolejności korzystają ci, którzy jadą pasem zewnętrznym, a potem ci, którzy jadą pasem wewnętrznym. I bardzo pięknie pan to wszystko wyjaśnił. Cieszę się, że się udało. Panie Tomku, informacje mamy następujące, zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, a będziemy mówić o poruszaniu się po autostradach, pewnie świąteczny wyjazd pana natchnął? Tak, tak. Bardziej powrót niż wyjazd, ale tak. Mimo, że jechałem krótkim odcinkiem, to raptem 50 kilometrów, Rzeszów, Jarosław i odwrotnie, to widzę niestety te niedociągnięcia, nie wiedzę kierowców poruszających się po autostradzie, dlatego pomyślałem, że warto było o tym wspomnieć i porozmawiać. Ale wcześniej informacje następujące. Powiemy o wypadku, który miał miejsce w Wigilię w Mielcu. Widział pan ten filmik? Wiodącą na rowerze kobietę uderzył rozpędzony Citroen. Widzi pani? Przepraszam, muszę przerwać. Wiem, ale tak, ja cytuję informacje ze strony internetowej. Wiem, właśnie do tego zmierzam, prawda, że te informacje są nieprawidłowe. Nie tak napisane, jak trzeba. Jak powinny być napisane, bo powinno być napisane, prawda, że to
kierująca rowerem wjechała pod pojazd. Nawet wtargnęła na przejście dla pieszych. Nawet nie zwalniając, nie zachowując jakiejkolwiek ostrożności, wjechała na przejście dla pieszych i wjechała bezpośrednio pod pojazd. No tak, bo było tak, że rowerzystka najpierw zjechała na chodnik, a później po prostu na tym rowerze wjechała na pasy. Tak, wjechała tak, jakby chciała się sobie przejechać przez przejście dla pieszych, nie rozglądając się, nie patrząc. Z tego filmiku wnioskuję, że to raczej była starsza osoba, aczkolwiek no, nie ma znaczenia, czy starsza, czy młodsza, powinna mieć świadomość, że jeżeli wjeżdżam na jezdnię, no to muszę zachować tą szczególną ostrożność. Jeżeli wjeżdżam na przejście dla pieszych, gdzie nie powinnam się poruszać rowerem, bo powinnam zatrzymać się, zejść z roweru i go przeprowadzić, no to też jakaś ostrożność mnie obowiązuje, prawda, jak każdego. Dziwię się, że nic poważniejszego pani się nie stało. O. Trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. A to przecież to pocieszające, bo tak. Oczywiście, a przecież powinna zejść z roweru i rower przeprowadzić. Tak, wie pani, ja teraz pomyślałem sobie, przyszło mi tak do głowy, że taką panią warto było zaprosić do nas do audycji, do radia, żeby ona powiedziała swoje przeżycia, jak się zachowała, jak ona to teraz widzi po fakcie, jak to wygląda. Wie pan, ona nawet się nie rozejrzała. Po prostu zjechała z chodnika na przejście. Proszę państwa, Marek teraz na kanale Polskiego Radia Rzeszów na YouTube pokazuje ten film. Ci z państwa, którzy mają dostęp do komputera, to mogą obejrzeć na naszym fanpage'u na Facebooku. Także ten filmik się znajduje. Nie mogę patrzeć nie, na to. Wygląda tragicznie. Wygląda tragicznie. Ale dobrze, że się tutaj pani nic nie stało. Także to jest chociaż pocieszające. No, jakby nie była mocna nauczka, ale nauczka. Warto raz jeszcze, nowa, raz jeszcze. Schodzimy z roweru. No tak. Ja specjalnie patrzyłem na znak. Tam jest tylko i wyłącznie przejście dla pieszych. To nie jest przejazd, że tak powiem, przejście i przejazd do rowerzystów, więc tylko i wyłącznie przejście dla pieszych. Więc rowerzysta ma obowiązek, jeżeli jechał już chodnikiem, nie mówię, czy zgodnie z przepisami, czy niezgodnie, ale jechał z chodnikiem, dojechał do przejścia dla pieszych, powinien się zatrzymać, zejść z roweru, zachować szczególną ostrożność, wchodząc na przejście dla pieszych, rozejrzeć się w prawo, w lewo, czy nic nie nadjeżdża i z tym rowerem przejść i potem ewentualnie wsiąść na rower, pojechać dalej. To teraz kolejny filmik. Zamieścił pan wstrząsający tak naprawdę filmik zatytułowany Tak giniemy i tak zabijamy na polskich drogach. Powiem panu, że w takiej pozycji, taka skulona wie oglądałam pani, ten ja filmik. Ja miałem ochotę tam napisać na górze takie głupota nie ma granic, ale nie wiem, powstrzymałem się. Więc rzuciłem go tak, udostępniłem tak w oryginale, jak to było. No jest to przerażające, co kierowcy potrafią wyprawiać na drodze, jak potrafią wyprzedzać inne pojazdy, jak bezmyślnie, jak narażając siebie na niebezpieczeństwo, nawet może na śmierć i jeszcze przy okazji innych. Trudno opisać, co tam się dzieje, no ale spróbujmy. Pojazd, który nagrywa, z pojazdu nagrywanego widać, że z przeciwnego kierunku jedzie pojazd, wąska droga. W pewnym momencie ten pojazd, który nagrywa, wyprzedza inny pojazd, ledwo mieszcząc się między tymi dwoma wymijającymi się pojazdami. Na trzeciego po prostu się. No na trzeciego, to nawet to jest. No dobrze, na trzeciego, bo jeszcze jest inne na trzeciego. Na trzeciego, jeszcze inne na trzeciego. Na tym filmiku też jest pokazane, że nagrywający jedzie, tego nagrywającego wyprzedza jeden pojazd, a ten pojazd, który wyprzedza nagrywającego, wyprzedza jeszcze jeden pojazd. Czyli też na trzeciego, tylko trochę w inny sposób, prawda? I ten trzeci pojazd aż pobocze łapie i wyprzedza go poboczem. No masakra, tam no, sceny są straszne, to się w głowie nie mieści. No ale niech pan powie, dlaczego? Jak to może być głupota? Jak tak można jeździć? Bo tak szybko. Tak szybko, wie pani, tak szybko, tak, nam się śpieszy, my tak szybko, tak pojedziemy. I co, i tak tyle szybko zyskamy, jak wyprzedzimy ten jeden samochód? Bardzo dużo zyskamy, naprawdę, albo bardzo dużo stracimy. No nie, żartuję, oczywiście nic nie zyskamy, co my zyskamy? Stres, 5 sekund stres więcej. Ryzyko, zagrożenie, 5 sekund, daj Boże, żeby było 5 sekund, bo może nie być tych 5 sekund. Bzdura, totalna bzdura. Może powiem tak, mniej więcej, tak w skrócie dużym, jak powinno wyglądać wyprzedzanie. Więc jeżeli mamy pojazd przed sobą, który chcemy wyprzedzić i chcemy włączyć lewy kierunkowskaz, żeby go wyprzedzić, to pojazd za nami nie może mieć włączonego lewego kierunkowskazu, że chce nas wyprzedzać. Jeżeli chce, to my musimy się od tego wyprzedzania powstrzymać. I sytuacja odwrotna. Jeżeli mamy przed sobą dwa pojazdy i chcemy te dwa pojazdy wyprzedzić i chcemy włączyć lewy kierunkowskaz, ale pojazd przed nami włączył lewy kierunkowskaz, że będzie wyprzedzał, to my musimy się powstrzymać od wyprzedzania. I nie wolno wyprzedzać, że tak powiem, wężykiem. Czyli powiedzmy, jedzie biały pojazd jako pierwszy, którego chce wyprzedzić kolejny pojazd. Ten kolejny za białym włącza lewy kierunkowskaz, go wyprzedza, a my też włączamy lewy kierunkowskaz i tego białego wyprzedzamy. A za nami jeszcze jeden i jeszcze jeden. Takiego węża stworzyć nie możemy. Najpierw wyprzedza tego białego pierwszy, skończył manewr, potem następny, skończył manewr, potem kolejny, kolejny i kolejny. Mm. Mhm.
No naprawdę? Mm-hmm. Myślę, że państwo to widzieli wszystko. Ja to widziałam. Ten biały szczególnie. Ten biały. Czyli prawa ręka moja. No, tak, na YouTubie prawa. Będzie to widać, tak. A prawa ręka. Może będzie. Pan Marcin do nas napisał, serniczki są pyszne, ale trzeba popracować na siłowni po nich. Drugi dzień z rzędu wylewam poty i pozdrawiam z jednej z rzeszowskich siłowni. Kalendarz dotarł, jest świetny, dziękuję i najlepszego w nowym roku. Wszystkiego dobrego, panie Marcinie. No tak to jest z tymi serniczkami. Tak to jest. My znowu takie śliczne. Takie śliczne i słodkie, że mnie właśnie po takich ciastach aż z gaga dopadła. No to może teraz zagrajmy jednak. Zagrajmy muzykę. Prosimy muzykę. Jazda kontrolowana. Jazda kontrolowana. Pani Kasia czatuje, zczatowała nas. Witam serdecznie. Kolejna osoba, która uważa, że zatrzymanie się i popatrzenie w prawo i lewo to dla przedszkolaków i ona nie musi. A propos pani z Mielca na rowerze. Się, tak. Pan Marcin nas pozdrawia. Serdeczności panie Marcinie. Zanim do kolejnego pana Marcina przejdziemy, który a propos autostrad do nas napisał, to jeszcze taka informacja, która może być paraliżującą dla wielu osób. Otóż nad Rondem Pobitno ma powstać wiadukt, który połączy Aleję Armii Krajowej z Aleją Żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego. Takie rozwiązanie zdecydowanie usprawni ruch, tak mówią rzeszowscy urzędnicy. I teraz rzecznik prasowy prezydenta, pan Maciej Chłodnicki, powiedział tak. Chcemy, uwaga, trzeba się tu skupić, aby dotychczasowe zasady poruszania się na rondzie Pobitno zostały zachowane. Czyli rondo zostaje. Tak. To jeszcze bym panu powiedział, niech pan tam te strzałki namaluje przed rondem, kierunki na pasach A ruchu. Może przy okazji tego by się dało? Może, jednym rzutem będzie taniej. Uwaga, zmiany mają polegać na nadbudowie wiaduktu nad rondem. Z tego wiaduktu korzystałyby samochody jadące z północy na południe i w kierunku przeciwnym. I tu pozdrawiamy pana redaktora Ryszarda Czacha. Pan nie miał okazji chyba słuchać audycji. Na popych. Na popych, która... słyszałem, że istniała taka. Wie ale... pan? Tak. My jesteśmy niejako spadkobiercami audycji na popych. Tak, jest poważna sprawa. Poważna bardzo. Misja. Mhm. Bo to Domyślam się. Klasyk był. Pozdrawiamy serdecznie pana Ryszarda. Bardzo pozdrawiamy. No, wracając do tego wiaduktu. Wiadukt łączyłby Aleję Armii Krajowej z Aleją Żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego. Może to dobrze, bo tam... No jak pan to widzi? Jak ja z kursantami, bo w momencie, gdy realizuję zadanie, czyli uczę ich poruszania się po rondzie z dwoma pasami ruchu, to pierwsze to właśnie to jest to skrzyżowanie z ruchem okrężnym na Pobitnym tam, bo jest duże, przejrzyste, wygodne, dużo czasu do zrealizowania tych wszystkich swoich myśli, do skupienia się przez kursanta, więc tam jeździmy i tam faktycznie największe właśnie korki, mam wrażenie, tworzą się właśnie tutaj z obwodnicy w kierunku północnym i odwrotnie. I w kierunku przeciwnym. W kierunku przeciwnym. Tak, muszę tak. sobie to podkreślić i sobie to zapisać. Tak, także bardzo... może to jest dobry pomysł, aczkolwiek ja myślałem, że będzie przebudowa taka, że to rondo zostanie zlikwidowane, no bo ono jest takie dosyć kolizyjne, że tak powiem. Tam często dochodzi do kolizji. Panie Tomku, wystarczy, tak jak sam pan powiedział, namalować strzałki. No strzałki przed rondem. A może rondem... rondko turbinowe by zrobić z tego? Turbinowe nie, bo ma tą wadę, wie pani, ma tą wadę, że nam nie można zawrócić. Nie z każdego wjazdu na rondo można zawrócić. Także to jest ta wada ronda turbinowa. Ale te strzałki by pomogły, czyli na pasie prawym rysujemy strzałkę przed rondem do jazdy prosto w prawo, na pasie wewnętrznym lewym rysujemy strzałkę do jazdy prosto w lewo i może to by trochę pomogło. Może wystarczy taki remont? Może taki remont wystarczy za parę złotych. Trudno My powiedzieć. Możemy pomalować, nie? Nie, no ja mogę, kamizelkę, tylko poproszę kamizelkę. Ale wie pan, jak ja marzę o tym, żebym mogła pomalować takie strzałki, które ułatwią życie wszystkim? Oczywiście, też bym chciał takie ułatwiające życie wszystkim, namalować strzałki. Taką misję mamy, może ktoś nam kiedyś pozwoli. A tymczasem pani Zofia, witamy, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Witamy serdecznie, witamy po świętach również. Proszę państwa, ja wczoraj oglądałam w telewizji, no nie powiem jaką audycję, ale tam występował emerytowany negocjator policyjny pan Loranty. I właśnie chodzi o przejścia dla pieszych. Tam dziewczyna została potrącona, no i jest straszna tragedia, ale powiedział tak, że bo one po prostu na drugiej połowie ulicy zostały potrącone, na
tej pierwszej połowie człowiek się zatrzymał. Mhm. I pan negocjator powiedział, że no niestety wchodząc na przejście dla pieszych też trzeba uważać i trzeba mieć to ograniczone zaufanie. Jak strasznie na niego wszyscy, pani senator, panowie ci adwokaci tak na niego krzyczeli, a on mówi, możecie sobie krzyczeć ile chcecie, ale każdy, kto jest użytkownikiem drogi, powinien myśleć. No mhm. i to chyba wszystko w tym temacie, że mhm. no niestety, tak jak ta pani bezmyślnie wjechała sobie rowerkiem, przecież mówię, ruch jest coraz większy i naprawdę czasami dobrze poczekać te dwie minutki, niech się troszeczkę to przewali, przejedzie, no bo przecież oni też stoją bez przerwy w korkach, ci kierowcy. Więc mówię, jesteśmy i kierowcami, i jesteśmy i pieszymi, którzy korzystają z przejść, więc jak zawsze powtarzam, włączmy myślenie, niezależnie od tego, jakim użytkownikiem drogi jesteśmy. Mhm. Dziękujemy serdecznie pani Zosiu. Dobrego nowego roku życzymy. Ja też. Tyle powrotów, co wyjść z domu i przede wszystkim rozumnych i myślących ludzi na drodze, panie Tomku, i najlepszych kursantów. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, pani Zosiu. Najlepszych mam. Nasza stała słuchaczka. Właśnie, pani poruszyła bardzo fajny wątek tego, że został ten pan zaatakowany przez całą resztę. Skoro pieszy jest na przejściu, to już co, nie musi uważać, nie musi myśleć, nie może wyłączyć się. Przepis powinien się podeprzeć artykułem z przepisu kodeksu ruchu drogowego, który mówi, że pieszy na przejściu ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. To jest obowiązek zapisany w ustawie, w prawie o ruchu drogowym. Więc trzeba włączyć to myślenie. Myślenie musi włączyć każdy, kto wchodzi na chodnik, wchodzi uczestnik na drogę, już samą pobocze, nieważne, on już ma obowiązek zachowania ostrożności. Panie Tomku, ale jeszcze mam jedno tak. właśnie, bo przypomniałem sobie, że w tym artykule... Proszę. Czy proszę. Pan jest taki troszkę podziębiony? Tak, coś mi tak jakoś tak chrypie, prawda? Przepraszam, że dopiero teraz zwróciłem na to uwagę. Tak mam coś. Od rana to zauważyłem, że taki jestem jakiś śpiewanie kolęd tak się kończy. Nie, śpiewanie kolęd było raczej takie wytonowane. ale tak, coś mi wlazło. Jeszcze do artykułu. Tak, do artykułu chciałem się odnieść, bo tam policja ustala prędkość tego Citroena, który przejeżdżał przez skrzyżowanie. No właśnie. Wydawało mi się, że on bardzo szybko jechał. Mi się też tak wydawało. I to też będzie miało duże znaczenie, bo do tej kolizji może by nie doszło, gdyby ta osoba, która kierowała tym samochodem, zachowała szczególną ostrożność, czyli zwolniła, zmniejszyła prędkość. Może by miała czas na reakcję, może by miała czas na ominięcie. Ja nie usprawiedliwiam tej pani na rowerze, która wjechała nie rozglądając się na przejście dla pieszych, ale gdyby Citroen zachował szczególną ostrożność, bo wjeżdża na skrzyżowanie, a taki jest obowiązek, też w kodeksie ruchu drogowego jest to opisane, więc może do tego by nie doszło. Pan Roman, witamy, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, witam pana Tomka, tylko dzień radio przyciszę. Dobrze, witamy, witamy panie Romanie serdecznie. W związku z tym, że dzisiaj jest dzień pocałunków, całuję w oba policzki panią redaktor. Pana Tomka też. Jeden policzek to jest za stary rok, a w ten prawy na nowy rok. Wzajemnie, panie Romanie, wzajemnie. Jeśli pani redaktor pozwoli, przepraszam, to dwa zdania. Potwierdza się moja teza, którą głoszę od X lat, mianowicie, że pieszy na jezdni jest intruzem. Mhm. Tak, znamy te teorie. Po jezdniach jeżdżą samochody, a piesi chodzą po chodnikach. Samochody nie jeżdżą po chodnikach, pieszy chodzi po chodniku, wchodząc na jezdnię ma myśleć tak, jak państwo żeście to mówili. I głowa ma mu na szyi pracować tak, jak perysko w okręcie podwodnym. Dobrze pan mówi, tak jest. Oczy dookoła głowy. Tak, teraz drugi temat, jeśli państwo pozwolicie, mianowicie chodzi o rondo na Pobitnym. Obiecał pan prezydent przed wyborami, że będzie dwupoziomowe, więc sądzę, że żadnej ślimaki, tylko najprostszym rozwiązaniem jest tak, jak planują, poziom ten, co jest, czyli zero, zostaje rondo, a tunel trzeba przekopać Armii Krajowej, w tunel rzucić w kierunku łącznika autostradowego i ronda Kuronia, będą najmniejsze koszty i najmniej roboty. Tylko ale to wiadukt, tunel. Nie tunel, wiadukt ma być, górą pójść. Górą rzucą. Nie, to właśnie błędne. A, pan by chciał w ziemię, że w ziemię? Tańsze jest tunel i mniej kosztów, mniej całego zamieszania, lepszy jest tunel. Co pan mówi, taniej by było wkopać się w ziemię i pod rondem puścić? Taniej, panie redaktor, mniej roboty. Tu trzeba pale, ślimaki, rozjazdy,
Zepsuta jest cała infrastruktura. Mamy szpital, mamy kościół, mamy cmentarz i to wszystko, że tak powiem, zakłóci wizualizacyjnie ten cały układ. Tunelu nikt nie widzi, a auta z Armii Krajowej w tunel i SRU już wylatują poza cmentarzem, prawda, na górce, bo zważywszy, że jest górka i jest wszystko prosto, łatwo i przyjemnie. Wie pan co, że nawet to widzę, bo faktycznie jak pójdzie wiadukt górą, to zakłóci tę przestrzeń bardzo. Tak, oczywiście, redaktor, zważywszy, że jest miejsca na tyle, że się spokojnie tunel zmieści. Dwa pasy na wprost tunel, prawy pas, prawda, w prawo i równocześnie z prawego wjeżdżam na rondo, skręcam w lewo, jeśli chcę z Armii Krajowej się zawrócić z powrotem na miasto. To są proste rozwiązania. Firmy na zachodzie też tak robią i najlepszy jest tunel. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy w Europie i w Polsce. Wszystkiego dobrego, panie Romanie. Całujemy. Dziękujemy serdecznie. Dwa policzki całuję. Pieszy jak peryskop? Tak. To po pierwsze. Dobre, ja tak, dobre. Ale wie pan, ja jestem takim peryskopem. No, ja też się rozglądam. Ja może nie tak peryskop, tak lewo, prawo, to bardzo mocno cały czas. Mimo, że jestem na przejściu, to i tak cały czas się rozglądam, że tam jakiś wariat nie leci gdzieś z boku. A tutaj wie pan co, że pan Roman ma rację. Może jeśli... tutaj fajne. Ale remont jak będzie tam na rondzie, to ja sobie w ogóle nie wyobrażam, co się będzie działo. Ja też sobie nie wyobrażam. To będzie masakra. Ale wie pan, tym tunelem to jest fajny pomysł, bo tam jest taki szeroki pas zieleni. Jakby tam wpuścić dwa pasy ruchu, tak, żeby przejechały sobie pod rondem na drugą stronę, tam może by to wcale było fajnie zorganizowane. A taki tunel? Nie mamy sobie tunelu takiego, nie co? Nie ma takiego. Kładkę kurczę. Mamy, a tunelu nie mamy. Jak możemy nie mieć tunelu? Jedyne miasto w Polsce, które nie ma tunelu. No naprawdę. Panie prezydencie. Tunelu. Tunelu tam trzeba. Tak, bo jeszcze nie tunel, ma. Bo nie mamy. Bo nadto już różne rzeczy no są. No mamy okrągłe kładki, mamy tak. Bardzo ładne. Dobrze, to teraz panie Tomku proponuję, żeby przejść do tematu autostrad. Pan Marcin tak oto do nas napisał. Odnośnie autostrad to przy swoich kilometrach na polskich drogach zauważyłem jedno zjawisko. Delikatny deszcz czy śnieg i co niektórzy włączają światła wszystkie jakie mają tylko w samochodzie i nie zdają sobie sprawy, że to nie pomaga, a utrudnia innym jazdę. No oczywiście. Światła należy włączać w zależności od warunków, czyli jeżeli mamy mgłę, to światło przeciwmgłowe tylne, ale tylko i wyłącznie w momencie, gdy przejrzystość powietrza jest ograniczona poniżej 50 metrów. W innym przypadku nie ma potrzeby. Przeciwmgłowe przednie no, można włączyć, jak jest mgła albo jeździmy drogą krętą, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Także tak jak pan mówi, nie włączamy żadnych choinek, nie cudujemy z tymi światłami bez potrzeby. Mam to, sobie włączę. Tak, mam to, sobie włączę. Wszystko, ta deska rozdzielcza fajnie wygląda, mi się świeci tych kontrolek tam jak w samolocie, bez sensu zupełnie. Panie Tomku, zacznijmy od... No to wjeżdżajmy na autostradę, wjeżdżajmy, tak? Wjeżdżajmy, czyli jazda na autostradę to nas kieruje taka niebieska tablica, bo tablice na autostradzie i kierujące na autostradę są koloru niebieskiego, więc niebieska tablica świadczy o tym, że jesteśmy na autostradzie. No i oczywiście oznaczenie, jeżeli mamy A, A2, A4, A1, to znaczy, że to jest autostrada. I prędkość na autostradzie to jest maksymalnie w Polsce 140 km na godzinę. Wjeżdżając na autostradę, powinniśmy sobie obserwować ten wjazd nasz, bo zawsze na autostradach, na takich drogach szybkiego ruchu właśnie, czyli autostrady, drogi ekspresowe, są takie długie pasy włączenia. I my na tym pasie włączenia już powinniśmy osiągać maksymalną prędkość, jaką chcemy się poruszać. Czyli nawet możemy osiągnąć na pasie włączenia 140 na godzinę. Dziwne? Nie dziwne. Niech pani sobie wyobrazi, jeżeli ruch na pasie obok pani jest tak. 140 i ja wjeżdżam w tym pasie włączenia, uzyskuję prędkość 140, to prędkość względna między nami jest 0, więc ja mogę się bez problemu przemieścić przed ten pojazd, który jest za mną. Nie utrudniam mu ruchu. Oczywiście, ja jak jeżdżę z kursantami po autostradzie, to im tłumaczę, że jeżeli jest zjazd z autostrady, to jest też wjazd na autostradę. Więc jeżeli jedzie kursant prawym pasem i widzi pojazd, który wjeżdża na autostradę w ten pas właśnie włączenia, to mówię, spójrz w lusterko lewe, jeżeli nie ma nikogo na lewym pasie, zjedź na lewy pas, niech on sobie spokojnie, łagodnie wjedzie w ten pas autostradowy, niech nie musi jechać do końca pasem włączenia, bo ty będziesz mu przeszkadzał. No byłoby idealnie, gdyby wszyscy się stosowali do tej zasady. No tak. Coraz częściej się tak zdarza, panie Tomku. Sama się, też tak ja też to widzę. Widzę to często i widzę właśnie, jak jedziemy po autostradzie, to widzę, że pojazdy przed nami też uciekają na lewy pas, jeżeli to jest możliwe, bo ktoś chce wjechać na autostradę. Także bardzo ładnie. Cóż jeszcze? Więc kto może poruszać się po autostradzie?
po autostradzie mogą się poruszać pojazdy tylko te, które konstrukcyjnie mogą osiągnąć prędkość 40 km na godzinę. Czyli ciągnik rolniczy nie może, bo prędkość maksymalna to 35 na godzinę. Pojazd wolnobieżny też nie może, bo prędkość maksymalna to 25 na godzinę. Pojazdy zaprzęgowe też nie mogą się poruszać po autostradzie. Piesi i kolumny pieszych też nie mogą się poruszać po autostradzie. Rowerami po autostradzie jeździć nie wolno. Motorowerami nie wolno. I czterokołowcami, czyli quadami, jeździć nam też po autostradzie nie wolno. Wykreślamy. Wykreśliłem. Może wspomnę jeszcze, mówiliśmy o prędkości. Prędkość maksymalna na autostradzie to jest 140 km na godzinę. Oczywiście ta prędkość nie dotyczy autobusów, samochodów ciężarowych. One mają ograniczoną prędkość do 80. Chyba że w badaniach technicznych gdzieś tam mają wykazane, że mogą jechać szybciej, to wtedy mogą, bo tam są takie możliwości, że mogą się poruszać szybciej niż 80 km na godzinę. Ale mówmy o nas, o samochodach osobowych. Pamiętajcie Państwo, jeżeli przypniecie sobie przyczepę do auta, to maksymalna prędkość na autostradzie to jest 80 km na godzinę. Właśnie to, co mówiłem, to moje obserwacje z tego wyjazdu na święta teraz i powrotu. Zauważyłem może dwa samochody z przyczepami, które jechały, mam wrażenie, 100-120 na godzinę. No, jechałem szybciej, więc jechałem obok nich, ale na pewno nie była to prędkość 80 km na godzinę. Jest to bardzo niebezpieczne, bo niestety te przyczepki są tak skonstruowane, że przy prędkości 120 to tam się może kółko urwać. Nie wiadomo, co z tą przyczepką może się wydarzyć. Może się coś z hakiem wydarzyć, prawda? Także jest to potworne niebezpieczeństwo. Także jeżeli ciągniemy przyczepę, to prędkość maksymalna 80 km na godzinę. No i tiry? A tiry, panie Tomku, z jaką to są prędkością? Samochody ciężarowe. No 80 właśnie. Kilometrów na godzinę. Chyba że mają takie pozwolenie, że mogą jechać 90, to wtedy mogą jechać 90. A tak, 80. Widział pan takiego tira, który jedzie 80 na godzinę? Ja przeważnie widzę tiry, które jadą 90 albo 100. I jeszcze się wyprzedzają, co wszystkich do szału doprowadza. No tak, tak, bo tam oni jeżdżą na tempomatach, to znaczy takich gazach ręcznych, po polsku bym to nazwał, czyli ustawia sobie prędkość, no i teraz prędkość tira, potocznie mówiąc tira, czyli samochodu ciężarowego, przed nim jest, załóżmy, 90 km na godzinę, a on ma ustawioną 95. I z tą różnicą prędkości 5 km na godzinę wyprzedza jeden drugiego. I wszyscy dostają oczywiście szału w takim układzie. Cóż jeszcze można powiedzieć o autostradzie? O ograniczeniach prędkości można by powiedzieć, bo musicie Państwo... Te ograniczenia, tylko dodam, wyświetlają się w tej chwili na naszym kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów. Można obejrzeć, wrócimy później także dla przypomnienia prędkości na nasz fanpage na Polsce. Ja mówię o ograniczeniach prędkości. Załóżmy, jedziemy autostradą, mamy ograniczenie do 100 km na godzinę. Do którego momentu ono nas obowiązuje, to ograniczenie 100 km na godzinę? Do znaku uchylającego lub pierwszego skrzyżowania. Co to jest skrzyżowanie? Co jest skrzyżowaniem? No, wjazd na MOP nie będzie skrzyżowaniem, wjazd na stację paliw nie będzie skrzyżowaniem, ale ten węzeł taki, czyli zjazd z autostrady, wjazd na autostradę będzie skrzyżowaniem. O tym mówi nam znak żółty, ostrzegawczy, wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony. Mijając ten znak, mamy świadomość, że jak miniemy to miejsce, ten wlot drogi z prawej strony, to mamy skrzyżowanie i prędkość nas nie obowiązuje. Moje spostrzeżenia. Stacja paliw, jakakolwiek tam by nie była, nieważne jaka jest, z parkingiem i właśnie taki znak wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony. Czy jest to skrzyżowanie, czy nie jest to skrzyżowanie? Mogliśmy długo dywagować na ten temat, bo jeżeli weźmiemy przepisy ruchu drogowego do ręki, to wjazd do obiektu przydrożnego nie jest skrzyżowaniem. Wjazd na stację paliw nie jest skrzyżowaniem, ale skoro ktoś postawił znak wlot drogi jednokierunkowej z prawej, dla mnie ten znak mi mówi o tym, że jest to skrzyżowanie, więc mijając taki element, taką infrastrukturę, uważam, że minąłem skrzyżowanie i prędkość mam odwołaną. To teraz tak na rozluźnienie. Pani Lucyna, popieram pana Romana. Ten wiadukt na rondzie to będzie jakaś karykatura? No myślę, że będzie brzydko. I pani Lucyna dodaje, a o tych strzałach to nie ma co mówić w radiu, tylko zaproponować odpowiednim służbom. Mhm. Próbował pan przecież. Gardło mam teraz. Zdarte gardło, aż pan Tomasz ma. A pan Jan nas pozdrawia i szczęśliwego nowego roku nam życzy. Zjasła pan Jan, serdeczności panie Janie. I jeszcze pan Marcin, a słyszeliście państwo, że ta trzecia osoba z tego wypadku, przepraszam, bo mnie przeskoczyło, na przejeździe niestety zmarła. Zmarła 19-letnia dziewczyna.
Słyszeliśmy, przykro. Panie Marcinie, no przykro. Bardzo przykro. Pan Mateusz jeszcze. Ciężarówki mają kaganiec na 90 km na godzinę, a nowe to nawet 85. Nie sądzę, by ciężarówka jechała 100 km na godzinę, no chyba, że z górki. Jeśli ciężarówka jedzie szybciej, to znaczy, że ktoś wkładał tam paluchy. Aha, może wkładał, trudno mi powiedzieć. Skąd mam wiedzieć, co on tam gdzie wkładał? Widać, że jedzie szybciej po prostu, prawda? Tak. Dobrze, to teraz może co, chwila przerwy i wrócimy? Proszę bardzo. No to muzyczka. Pan Witek nas pozdrawia i my pozdrawiamy. Pan Witek z Londynu. To jest sytuacja ta. 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 Panie Witku, proszę nam jeszcze napisać, bo my oczywiście jak zwykle pytamy, jak tam pogoda w Londynie. Czy dużo różni się od tej naszej? Tak, czy u nas jest londyńska, czy u pana Polska? Czy jak to w ogóle wszystko wygląda? Mamy telefon, witamy, dzień dobry. Pan Jan, panie Janie, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Pani redaktor, ja mam takie pytanie. I po prostu jest wybudowana, no, pierwsza rzecz, że nie byłem w kraju 14 lat. Mhm. I no, spotkała mnie przykrość, że musiałem się zoperować w Krośnie, byłem w szpitalu w Krośnie, mieszkam w Nisku i będąc w ogóle na wysokości Boguchwały, już przy końcu Boguchwały, na początku Rzeszowa, zapytałem ludzi pracujących tam przy drodze jadącej do Rzeszowa, jak się dostać na nową obwodnicę, która prowadzi na Lublin. Mhm. A oni mi powiedzieli, że zjedź pan tu w prawo i pojedzie pan później takimi ślimakami różnymi i dostanie się pan na drogę, na tą S19. Mhm. I chciałem się pana, tego instruktora, tak, który prowadzi naukę jazdy, i pani zapytać, z jaką prędkością i czy wolno policji jest kontrolować samochody na tej drodze szybkiego ruchu, czy na tej autostradzie, bo na przykład będąc w Danii czy w Ameryce, absolutnie nie może policja stać na drodze i łapać, zatrzymywać ludzi na Parkway, czy na Turfajku w New Jersey, czy tylko w New York. A to jaką prędkością policja się musi poruszać? Bo proszę pani, wjechałem na tą drogę, to był koszmar. A co, no, co było źle? Co było źle, panie Janie? Tir za tirem i prędkość, ja wiem, 40 km. Ja tam się nigdzie nie śpieszyłem, ale spotkałem wielką przykrość, o której nie będę mówił, bo to jest prywatna sprawa ze strony panów tych, no. Policjantów? Tak. Hmm. Jak mi pan pozwoli, to ja mogę powiedzieć. Wie pan co? No ale co się stało? Tak na spokojnie pan powie. Co się stało? Zoperowali mnie, wyciągnęli nowotwora prostaty u tego, w Rzeszowie, u pana Fedusa na onkologii. Ale nie, to my pytamy o policję. My o policję. My nie pytamy o zdrowie. No dobrze, i wracałem nie. do domu. A, i dobrze. Proszę pani, no zatrzymali mi prawo jazdy, że zajechałem drogę samochodowi Audi i spowodowałem zagrożenie z jakiegoś tam paragrafu 86. Zawieźli to do policji, do Sokołowa, a to było na samym dole tam, jak tylko wjechałem na tą drogę S19. I ze Sokołowa policjant wysłał to do sądu, a z sądu mi dali teraz zaoczny wyrok. Dopiero teraz, 20 listopada czy października, 8 miesięcy i 400 zł kary. To już pan Tomek ustosunkuje się do tego. Panie Janie, zdrowia życzymy. Zdrowia przede wszystkim. Dziękujemy panu serdecznie. No i co? No, trudno mi powiedzieć, jak sytuacja wyglądała, prawda? Pan mówi, że wjechał pan przed Audi. Może pan zagroził bezpieczeństwie ruchu drogowego. No nie mam pojęcia. Może tam był jakiś zjazd, w który pan chciał wjechać, więc pan wjechał przed Audi i zaczął gwałtownie hamować, prawda? Stworzył pan zagrożenie. No trudno mi powiedzieć. Policja nie stoi na autostradach, nie stoi na drogach szybkiego ruchu, czyli na ekspresowych drogach i nie zatrzymuje lizakiem pojazdy jadące, bo jest to za bardzo niebezpieczne, więc jeżdżą po takich drogach i nagrywają nas od tyłu, obserwują, co my robimy. Czy mogą stać z lizakiem i łapać? Myślę, że tak, ale sama logika mówi nam, że to jest zbyt ryzykowne, zbyt niebezpieczne. No jak tu się zatrzymać? Nie? Jak no właśnie, jadę 140, prawda, jak albo się i więcej. Albo i więcej jadę. Znaczy ja nie jadę. Ale oni jeżdżą. Ale, tak. Czy oni, jaką prędkością mają się poruszać policjanci po takich drogach? No z prędkością maksymalną dozwoloną, tak? Jeżeli nie są uczestnikami jakiegoś pościgu, nie są
pojazdy uprzywilejowane, bo uprzywilejowane to ma te sygnały dźwiękowe, błyskowe i tak dalej, no to mogą jechać szybciej. Jeżeli są w akcji, że tak powiem, czyli gonią jakiegoś pirata, który jedzie 170, no to trudno, żeby ich ograniczała prędkość do 140, bo go w życiu nie dogonią, to wszyscy by przed nimi uciekli. Więc nie muszą być oznakowani, po prostu są w akcji i muszą to akcję kontynuować z taką prędkością, jaką ten pirat przed nimi ucieka. Jest to logiczne. Pan Witek donosi, że pogoda niestety angielska, ale z tego co wiem u państwa też angielska, u nas oczywiście angielska, a zima będzie w marcu. Panie Witku. Nie będzie Panie Witku. Zimy. Nie będzie zimy. W tym roku nie będzie. Ogłaszamy, że nie będzie. Nie będzie. Panie Tomku, ponieważ nie zdążymy pewnie, jeszcze mamy tak awarię, holowanie i korytarz życia. Mhm. Ciachnijmy korytarz życia może. Dobrze. Korytarz życia, czyli jak należy się ustawiać na drogach, takich właśnie jak autostrada, jak tworzymy korytarz życia. Mamy takie zdjęcie na naszej stronie. Taki, na naszym fanpage'u na Facebooku. Tak, na Facebooku. Wystarczy położyć sobie dłoń na stole i każdy z palców naszych, palców, każdy z palców nam pokazuje jeden pas ruchu. Mhm. Czyli kciuk to jest pas wewnętrzny, kciuk to pas wewnętrzny, prawa dłoń. A, ja nie tę rękę położyłam. Prawa dłoń. Kciuk to pas wewnętrzny, a palec wskazujący i kolejne palce to pasy zewnętrzne. Jeżeli mamy dwa pasy ruchu, zostawiamy na stole tylko kciuk i palec wskazujący. Dobra. Między kciukiem i palcem wskazującym tworzy się korytarz życia. Czyli kciuk pas odjeżdża do wewnątrz, a pas prawy, który był, wjeżdża na pas awaryjny, robi korytarz życia pomiędzy. Mamy trzy pasy ruchu. Wykładamy trzy palce. Kciuk odjeżdża w lewo do środka, czyli do pasem wewnętrznym, a dwa palce odjeżdżają na prawo. Czyli łączą się. Łączą się i odjeżdżają na prawo, tak. na pobocze. Tak? Czyli znowu korytarz życia tworzy się między kciukiem a tymi dwoma palcami. Jeżeli mamy cztery pasy ruchu, tak, to znowu cztery palce na stół. Serdeczne wykładamy. Tak jest, to serdeczny jest. Mhm, to serdeczny. A ten był środkowy wcześniej. Środkowy, zapamiętam. Jakoś inaczej go kojarzyłem. To nie tak, tak się nie kojarzy. Nie kojarzy się. Czyli wskazujący, więc środkowy, serdeczny. Tak, i kciuk. I teraz znowu, kciuk odjeżdża do lewej, czyli do trawnika, że tak powiem, po lewej stronie, a trzy pasy uciekają do prawej. I tu się tworzy korytarz życia. A jeśli cztery pasy tutaj pięć, mamy, jeśli mamy pięć, no to malutki czas też wykładamy. Kciuk do lewej, a cztery pasy na prawo. Łatwizna. Dobrze, tak. No to wszystko mamy. Jeśli państwo chcą jeszcze sobie ugruntować tę wiedzę, no to rzeczywiście na naszym fanpage'u na Facebooku ta grafika się znajduje. Proszę zobaczyć. Marek na pewno, no oczywiście, Marek to jest Marek, już też pokazał tę grafikę. Więc ci z państwa, którzy oglądają, to też widzą. A teraz uwaga, uwaga, felieton pana Waldka. Felieton pana Waldka. Waldemar Warchoł, nasz słuchacz, oto co pan Waldek napisał. Tytuł jak co roku. Witam. I cóż, można już śmiało powiedzieć, sakramentalne święta, święta i po świętach. I tylko jeszcze przez jakiś czas, w zależności od sprawności lodówki, o świętach będzie przypominać nam to, co jeszcze w niej po nich zostało. Teraz zresztą jak co roku czas na podsumowanie, analizy, oddawanie długów, co by z nimi nie wejść w nowy rok, plany na nowy i jakie tam każdy ma jakieś swoje rytuały. Ja generalnie nic z tych rzeczy nie wprowadzam w życie, chociaż przez lata udawało mi się podtrzymywać tradycję przejażdżki motocyklem w Sylwestra, ale od jakiegoś czasu zaniedbałem ją. W sumie sam nie wiem dlaczego. Za sprawą pogody, braku czasu, a może rozsądku, który z wiekiem wygrywa z ułańską fantazją. Co tu dużo się rozwodzić? Nowy rok oznacza coraz większą rozbieżność z aktualną datą, a naszym peselem. Ale to wcale nie jest dramat, wręcz ma swoje plusy. Tylko pomyślcie, taki młody zaczyna swoją karierę za kółkiem. Oczywiście zaraz po zdobyciu uprawnień przez jakiś czas jest najlepszym kierowcą na drodze. Jeździ zgodnie z przepisami, kulturalnie, czytelnie i bezpiecznie. Ale jak tylko trochę okrzepnie, no to się zaczyna rumakowanie, szaleństwo i popisy. Wydaje mu się, że jest już doświadczonym kierowcą. W młodym wieku górę biorą emocje, fantazje i pokusa rywalizacji. I gdyby rywalizacja kończyła się tylko na etapie tuningu, nawet nie tylko wizualnego, to jeszcze pół biedy. Ale często to jest rywalizacja na drodze, gdzie miarą jest ilość wyprzedzonych aut, najszybszy czas przejazdu danego odcinka lub trasy, czy wyciśnięcie maksymalnej prędkości. A jeśli ma się już swoje latka, to możesz, ale nie musisz ulegać takim zaczepkom. Można spokojnie i dostojnie sunąć po drodze, najwyżej
zimny łokieć. Nie masz obowiązku, jak gro młodych kierowców, obniżać fotela najniżej jak się da i wychylać oparcia do pozycji półleżącej. Ani to wygodne, ani komfortowe w prowadzeniu, a na pewno mało bezpieczne. A jeszcze gorzej, jak się coś jednemu i drugiemu poprzestawia w głowie i to często zaczyna się właśnie od nowego roku jako postanowienie noworoczne. Obserwatorzy tego zjawiska mówią wtedy, że głowa siwieje, a co innego szaleje. To najczęściej występuje u celebrytów, choć nie tylko. Generalnie uważam, że jeśli tymi swoimi gadżetami i pomyłką w odczycie własnego PESEL-u nie robią nikomu krzywdy, to co komu do tego? Ale wracając do tematu, koniec roku to dobry czas, żeby jednak na chwilę się zatrzymać i zadumać, czy jestem z siebie zadowolony, zadowolona, czy mój styl jazdy jest taki, jak powinien. Wiele osób robi sobie postanowienia noworoczne. Może jednym z nich byłoby postanowienie bezpiecznego, kulturalnego poruszania się po drodze i innych obiektach, takich jak choćby parkingi. Niczym w przysiędze, choćby lekarzy, przede wszystkim nie szkodzić. Tu, w tym przypadku, w ruchu lądowym. A prośbę o takie postanowienie kieruję do wszystkich użytkowników dróg, chodników, parkingów i innych obiektów. Z życzeniami szczęśliwego nowego roku, Waldek. Bardzo dziękujemy, panie Waldku. No, trafne, trafne. Bardzo, bardzo trafne faktycznie. Młodzież, tak jak pan Waldek opisał, tak właśnie, nie wszyscy, no nie można generalizować, ale tak mają właśnie. Zimny łokieć albo pozycja takiego leżaka w samochodzie. Niewiele widać, ale szum w głowie, muzyka głośna i do przodu. Ale takie postanowienie noworoczne, panie Tomku, bezpiecznego, kulturalnego poruszania się po drodze, to fajne bardzo chętnie wszystkim byśmy życzyli, sobie także oczywiście. Mój kursant, wiecie państwo, mój kursant kiedyś, mamy chwilkę? Nie mamy. Ale chwilkę, sekundę. Mój kursant kiedyś powiedział, że się ścigał z kolegami, właśnie gdzieś tam znaleźli sobie jakąś drogę i się ścigali. I ja mówię, no i co, wygrał ten, który miał najlepszą furę, najmocniejszą i tak dalej. Mówi, no tak, ja mówię, to zróbcie inne zawody, który najwolniej przejedzie jakiś tam odcinek, powiedzmy 100 metrów, że się nie zatrzyma, ale przejedzie najwolniej. Panie Tomku, co za fan tam najwolniej. No właśnie, co za fan. Fanu życzymy państwu takiego bardzo bezpiecznego, szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy bardzo. Marek Maśniak rozmawiał z państwem przez telefon, obsługiwał także nasz kanał na YouTubie. Instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski. Pani redaktor Polskiego Radia Rzeszów, pani Bernadeta Szczypta. Do usłyszenia za tydzień. Reklama.